już po nas. Adrian Svelu, po jaki chuj rzucałeś kamieniem w oddział Gwiezdnej Floty? Oni nas nie widzieli! Nie wiem, spanikowałem! Myślałem, że nie trafię! O cholera, zaraz nas sprzątną! Adrian, dlaczego nie uciekamy do domu? Tylko w przeciwną stronę! Jak wrócimy przed 15, to się wyda, że byliśmy na wagarach! I stary nas zabije! A tak mamy jeszcze jakieś szanse! Mam na imię Kapitan Bomba. Jestem kapitanem Gwiezdnej Floty Galaktyki Kurwix, która została opanowana przez kosmitów. Robota jak każda inna. Wstaję rano, wkładam mundur i napierdalam do kosmitów od 8 do 16. Mam pod sobą dwóch ludzi. Szeregowy Sebastian Bong. I co teraz, lamery? I szeregowy Janusz Sram. Tępe chuje, ale znają się na robocie. Panie kapitanie, nie trafimy go z takiej odległości! Przerwać ogień! Jest też kapitan Torpeda. Ten, co zawsze wpierdoli się między wódkę a zakąskę. Tępy chuj! Widziałeś, Bomba? Tak to się robi! A nie, karabinek z 300 metrów! To tak jak handjob w gumie! Ja się nie pierniczę tak jak ty! Walę w dupę bez zabezpieczenia! I walczę jak na mężczyznę przystało! A, wiem, że walenie w dupę to twoja specjalność! Kapitanie Torpedał! Sam jesteś torpeda! Torpedał! Ten pedał! Svelu jeden! Jak śmiesz nazywać mnie Svelem? Widzisz ten znak? A ty co masz wytatuowane? Droga dwukierunkowa? Czy rondo? Ale mu pan powiedział. O ty chuju! Ech! Może i torpeda to dobry żołnierz, ale nienawidzę sukinsyna jak Żyd Pana Jezusa. Halo, to jeden, halo, to jeden. Bomba do kurwy nędzy, jesteś tam? Na rozkaz, panie admirale. Za pół godziny u mnie w gabinecie. Co dziwnego jest. Masz szczęście. Admirał cię uratował. Następnym razem... Tak, chyba. Na rozkaz, panie admirale. Bomba, czy widziałeś film Faraon Mumia znowu rozpierdala cały kosmos 3? Nie. No to patrz. Wojownicze żółwie chudo! Donatello, nie mamy szans! Szybko podaj mi pistolet! Wojownicze żółwie chudo! Kiedy pan Wołodyjowski po raz trzeci otwierał trumnę, sądził, że znajdzie tam Drakulę. Nie mylił się. Pojebało! Nie jestem Gandalfem! Jedyną bronią, jaką mam, jest rózga! Fabuła i akcja taka sama jak w jedynce i dwójce, mimo okrojonego budżetu. Teraz tylko, żeby nie przyłapał nas Faraon. Faraon Mumia znowu rozpierdala cały kosmos 3! Akcja! Romans. Za stówę pokażę ci fiuta. Film twórców Dżumy i Dżumanji 2. Faraon Mumia znowu rozpierdala cały kosmos 3! No, super. Ale co to ma wspólnego z Gwiezdną Flotą? Bardzo wiele. Okazuje się, że Faraon Mumia to nie science fiction jak dinozaury. Króciutko, zapierdalaj na głos. I kurwa, czytać nie umiesz, Benzwale, dawaj to! Bąk, czytajcie. Miejsce galaktyka Umivry, planeta Ujmie to boli, sektor SREOM, starożytne grobowce faraonów. Misja? Zbadać przyczyny śmierci archeologów. Archeologii mi się kurwa zachciało. Ja bym chciał opato zapierdalać, to mnie szedł na studia. Przynajmniej pensja była wyższa.
Wiktor, przynieś szpadel, Wiktor, wynieś szpadel, Wiktor, wykop Sławojkę, Wiktor, zasyp Sławojkę, żebym jeszcze kopał po skarby. Tylko gruba zżrej sra. No, Wiktor, nareszcie! Nie wytrzymałem i narobiłem wrogu. Znajdziesz bez problemu. Zasad. Aha, obok wykop Sławojkę. To nie jest moje ostatnie słowo. Wiesz, Boguś, co jest najlepsze? Jak już coś znajdziemy, to znowu opierdolimy na e-bazarku. No, a co powiemy w muzeum? To samo co zwykle. Przykro nam, pusto. Kurwa, znajdziesz bez trudu. Tak znalazłem, że się wpierdoliłem butami i ręką. Dobra, chuj z traktora i tak łatwo nie wyjdzie. A teraz Sławojka. Co jest? Panie Radosławie! Co tam? Wiktorek, Wiktorek, cieszy mnie twoje zaangażowanie. Ale nie łudź się, taryfę ulgową przy doktoracie dostaje się za forsę, a nie za troskę o prowadzącego. Do końca stażu będziesz kopał te Sławojki. O, o wilku mowa. Panie Radziu, w tym dołku coś jest. No, teraz to na pewno. Słyszałeś, Boguś? Nie mogę z ciebie. Teraz już na pewno i on nasrał do tego dołka. Głowa do góry, Wiktorek. Ja też kiedyś kopałem kibelki profesorom. I patrz, do czego człowiek doszedł. Panie kapitanie, myśli pan, że to prawda? Że co? No, ludzie gadają, że zabił ich dinozaur. Tępy chuj. Seba, jaki dinozaur. Na moje oko zbłąkany huczrajamiński kret. Wystawił truflę nosową w poszukiwaniu mrówek. Tamci musieli ją podrażnić łopatami albo co i ciach, laserem. Niektórzy to mają pecha. Pecha to mam ja, że takimi tępymi chujami dowodzę. Janusz przejmuje stery. Jak mawiają w Kutan Klanie, idę w kimono. A może to faktycznie był dinozaur? Może one istnieją naprawdę? Jako dziecko miałem dwie pasje. Sztuki walki i zjawiska paranormalne. Po filmach ze Srakiczanem i Kutasem Lee zagłębiałem się w fantastyczny świat prehistorycznych gadów i skubałem eukaliptus razem z pachycefalozaurem. Podobnie jak Skutaratę, ojciec był przeciwny. Mówił, że dinozaury są pedalskie i że powinienem oglądać porno. Tak jak normalni chłopcy w moim wieku. A ty znowu te pedalskie brednie! Z dinozaurami jest jak z Mikołajem! Nie istnieją! Mikołaj nie istnieje? Nie! Teraz z perspektywy czasu widzę, że ojciec miał rację. Dinozaury są pedalskie, ale z nimi jest jak zrobieniem samemu sobie gały. Każdy próbował, czy się da, a nie każdy jest pedałem. I nie, nie da się. Co tam się dzieje? Panie kapitanie, zaatakował nas księżyc planety dla głuchoniemych, którą się pokazuje tak... Kurwa, jak to przetłumaczyć? Tak, że w jednej ręce się robi dziurkę, jak do tip-top, a w drugiej się bierze palec i tak się wkłada i wyjmuje bardzo szybko, a potem na koniec się ten palec wkłada w dup... O Jezu, makarabin! Dowiedzieliście się, czego od nas chce? Najpierw chciał coś do zjedzenia, wygrażając pałką, a później zaczął coś bredzić o skazie białkowej i wyciągnął karabin! Najpierw okazało się, że jestem uczulony na cytrusy! Czy wiecie, co to znaczy dla diabetyka? Nie dość, że nie mogę białego pieczywa, to jeszcze musiałem odstawić mój ulubiony napój! Syrop z cebuli na cukrze! Dosyć tego! To odważnych świat należy! I co teraz powiesz, cukrzyco? Łysoci, będę jadł, co chcę! Na dokładkę ptasie mleczko! I szklaneczka syropu!
O kurwa. Droga wolna. Janusz, przygotuj orzeła do lądowania. Za pół godziny wejdziemy w atmosferę planety Ujmie to boli. Jednostka szpiegowska Turkuć raportuje. Za pół godziny obiekt wyląduje na planecie Ujmie to boli. Lecimy za nimi. Bez odbioru. Juras, kretynie, przecież te słuchawki nie są podłączone do rakiety, tylko do Walkmana. Co mówiłeś? Nic nie słyszałem, bo strasznie głośna muzyka gra u Sułtana Kosmitu. Uwaga, wchodzimy w atmosferę Ujmie to boli. Komputer, skład i gęstość gazów. Pi, 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 pi. Ale na zewnątrz, czy w środku rakiety? Kurwa, w środku dupy. Pi, 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 pi. Przekroczone. A na planecie 3,3. Kurwa, będzie trochę telepało. Wysokość 1500, 1400, 1000, 8000, 1000... Janusz, wyrównaj lot, bo się pożygam! Przeleć nad tamtymi ruinami. Ło kurwa, ale zapuszczone. Jak stadion Polonii. Ty to Janusz jednak prostak jesteś. Tylko rybki, piwko i powtórki meczy w paśmie niekodowanym. Nie czujesz tajemnicy tego miejsca. Te ruiny mają ze 100 lat. No może trochę przesadziłem. Nie wiadomo, kto tu żył, jak wyglądali, co robili. A co mogli robić? Rybki, piwerko i powtórki meczy. No przynajmniej ci z fiutami. O! Są piramidy. Statek Archeo, czyli z planety nie odlecieli. Chyba, że zadzwonili po przewóz osób. Da, pokaż mi durnia, co będzie przez kilka galaktyk śmigał złotówą. Na czwartej taryfie, 5 zł za kilometr. Widać Janusz, że po mieście rozbijasz się komunikacją miejską. A ja, myk na ładne oczy, jedziemy za stawkę. Za dwie dychy śmigasz gdzie chcesz i nawet radia da czasem posłuchać. A jak trafisz na Kurwinoxa, to jedziesz za browar. Ale trzeba uważać, bo jak dasz za nim ruszy, to wychla od razu i najczęściej oddaje kluczyki i każe się wieźć do burdelu. Kurwa, niby pustynia, ale pizga trochę. I dlatego ja mam zawsze na sobie rajstopy. Dobra, wchodzimy do środka, bo pizga tu trochę. Słyszeliście to? Janusz, miałeś rację. Hucz sraje jamiński kret. Jakby tak zapierdalał, to by sobie urwał truflę nosową. To coś innego. No ale powiem wam, że jak się pojawiło, to byłem trochę wysrany. Napierdolać! Do
Wszyscy mówią, że kapitan Bomba taki przejebany, a ten co? Spierdolił do obory przed robactwem. Juras, nie pierdol, tylko nagrywaj. Panie kapitanie, to ci archeolodzy, których szukamy. Kamień z serca. Przynajmniej to mamy z głowy. Kurwa, mać, ktoś kotlety klepie czy co? Chyba wiecie, co teraz powiem. I powie pan, tępe chuje, co tak stoicie jak poranna sztyca, a potem napierdalać. Patroszyło konia, to tego by nie dał rady. Nie zestraj się. Brać ciała archeologów i spierdolamy do bazy. Kurwa. Co jest, Juras? A nie wkurwisz się? Mów! Jak się włącza nagrywanie? Kurwa, jeszcze tam są. I to w chuj ich jest. Panie kapitanie, co oni robią? Najwyraźniej bałwanka. Tylko dlaczego z gówna? A skąd śnieg na pustyni? Może do komnaty. Biegłem jako pedał. Ale moja dupa jest ciasna jak po planiu, a wasze matki to pedał. Przygotować się! Gdy będzie ich za dużo, ładujcie ślepaki. Może przestraszą się huku. Co jest, kurwa? Nie atakują! Musieli usłyszeć, jak mówił pan o ślepakach i spasowali. Albo sfolgowali, lub zwyczajnie zdryfili. Patrzcie! Bingo! Tak jak myślałem, dzięki tej trumnie nie atakują nas te skurwysyny. Leżą na glebie zupełnie jak w tym filmie. Jaki to był tytuł? No ten kurwa. O, aż mi się srać zachciało. Panie kapitanie, a może by ich tak nastraszyć i to wypierdolić? Wypierdolimy w kosmos. Dobrze, że nie w dół. Ale melduje wykonanie zadania. Co z archeologami? Nie żyją. Wiedziałem. Mumia faraonu, robota istnieje. Jak zabiliście Drakule, albo nie, to ja się powiem. Co to było na wampiry? Brukiem. Porządkiem. Mniej więcej tak było.
Co mamy z nim zrobić? Wypierdolić w kosmos? O kurwa, to macie go ze sobą? Ale zajebiście! Dawać go tutaj! Kurwa! Jaram się! Faraon Mumia znowu rozpierdala cały kosmos 3! Akcja! Miejsce! Planeta wojny! Pałac Sultana Kosmitów! Sala multimedialna! Kurwa, Melinium. Kapitan, no pa! Panie kapitanie, zaraz mi pękną jaja! Nie ściskaj tak, kretynie! Jak już musisz, to wal! Tylko zbij szybkim ruchem! I nie chlap na podłogę! Boję się! Pamięta pan, co wyszło ostatnio? No właśnie, gdzie jest ten obibok Bartek? Wszystko mi tu stoi, nieważne! Piotrek, ładuj masę w kakao! O, tak! Zamieszaj i trzep mocno, aż będzie piana! O, jest królewna, gdzie byłeś? Panie kapitanie, melduję, że kisiłem ogóra. Sam? O ty! Teraz to zeżryj. Panie kapitanie, gotowe. Omlet kakaowy, mój ulubiony. Dobra, Piotrek, teraz weź rondel i wpierdol mi ten omlet w dupę. Na surowo! A ty, Bartek, się tak nie ciesz, to też zeżrzesz. Kapitan, dupa! Disperazione, scherzi gergi sul culo merda il cazzo. Forse solo gli esseri umani possono avere con questo barile. Otyły panie, jest kaseta z Turkucia. Infine, non riesco a guardare questa merda. Ecco involgente come popcorn. Accendere lo schermo. Wojtas, odpalaj! Długo tak nie wytrzymam, to krzesło jest zajebiście niewygodne! O paletce w dupie już nie wspomnę! Już, już! Pamiętaj, serwuj na backhand! Na backhand, w drugą stronę! O kurwa, sorry, Wojtas! A kurwa, mać! I kto jest kurwa królem pigla? Nagrałeś to? Nagrałeś? To było ekstra. Dawaj! Na co czekasz? Pokazuj! Pokazuj zajebiście, a teraz nie będę odbijał, tylko wsadzę w dupę petardę. Już, już, czekaj, pokazuję. Dupa ci się pali. O kurwa, nie zdjąłem zatyczki. No nie pierdol. Momento! Pablo, un po' indietro! Ora girare lentamente! Basta! Fare su grande! Ewakuazione a palazzo sotterraneo! No nie... To ma być robot, faraon. Co to jest? Blacha! Dlaczego on nie jest z plastiku jak robot z firmu? Tamten wyglądał zupełnie inaczej. O wiele śmieszniej. A ten tutaj to jakiś... down. Ale wstyd, na fejsie już zrobiłem wydarzenie, że dzisiaj będę miał zdjęcie z robotem faraonem. 14 osób weźmie udział. A wiesz, kto jest w niezdecydowanych? Pies cię jebał, bomba. Razem z tym zjebanym robotem wynieś do magazynu. Miejsce? Magazyn depozytowy Gwiezdnej Floty. Gdzie? A, wypierdol gdzieś pod ścianę i fajrat. Rychu, a może byśmy tak odpierdolili coś pojebanego? No nie wiem, ostatnim razem jak zaproponowałeś coś takiego, to spędziliśmy urlop w szpitalu. I prawie nas wyjebali z roboty. Do tej pory mam kłopoty ze wzwodem. No ale ile wyświetleń na YouTubie? Warto było. Mimo czerwonego paska ocen i komentarzy hejterów. Roman Diable,
Namówiłeś. Zajebiście. Jak ci nie staje, to ładuj mu w dupę łopatę, a ja mu wsadzę chuja w pysk. Ale jaja. Roman, Roman, jak mu już wsadzisz ptaka, to weź coś tam powiedz jeszcze. Może stać, bo strzelam. Nagrywa się? No. Pamiętacie nasz filmik z psem? Żyjemy. Oglądnijcie to. Rysiek, 3, 4. I tak skończyła się cywilizacja ludzi. Sebek, żeby zostawić tu sidła. Dzisiaj podjemy. Nie, to nie czary. Seba nie jest psem. Ten pies nazywa się Sebek na cześć tępego chuja, który zginął w czasie wojny. Zemsta faraona okazała się zbyt potężna. Laser i magia, nie wspominając o bombie atomowej, pochłonęły prawie wszystkich. Ci, którzy przeżyli, ukrywają się na pustkowiach. Bo być złapanym przez analbisów, żołnierzy faraona, to los gorszy niż śmierć. Teraz drugie kółeczko, a teraz samym rysikiem do góry. Gotowe. Bogdan, co ty odpierdalasz? Jak się analbisi skapną, że chuj się znamy na architekturze, to zaraz będziemy zapierdalać pod batogiem jak reszta. Rysuj przynajmniej piramidy. Jak piramidy? Cyrkle. Zresztą po co plany? Co to za sztuka taki trójkąt postawić? Łop, 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 klocki byle jak na kupę i gotowe. Klocka byle jak, to se możesz w kiblu postawić. I to nie zawsze. O kurwa! Wacław, spierdalamy. Wacław! Co poszło nie tak? Jak to co? To co zwykle! Gdybyśmy choć raz robili po mojemu, to byśmy teraz się spierdalali! Spokojnie! Te stanie są bardzo powolne! Zanim rozrzucą Mułajna, będziemy już w bezpiecznym miejscu! I gdzie pójdziemy? Do nieba! U partyzantów mamy jeszcze bardziej przejebane po tym, jak zrobiłeś im maskowanie na bunkrach! Fuksja jest modna w tym sezonie! Udało się! A wracając do wczorajszej rozmowy, przy układaniu glazury krzyżaczki to zbędna rozrzutność. Kto ci zauważy te parę centymetrów w te czy we w te? No to pięknie. Ramzes, melduje pojmanie dezerterów. Zdejmij tą maskę, bo mówisz jak debil. Generale Ramzes, melduje pojmanie dezerterów. Co my tu mamy? Bogusław Łęcina, główny architekt piramidy numer 17 milionów 2. Sprawdzimy twoje referencje. Wykształcenie wyższe, specjalność architektura, brak. Wykształcenie techniczne, specjalność budowlana, brak. Wykształcenie, brak. Co masz na swoje usprawiedliwienie? Jestem samoukiem. Aha, to teraz, panie samouk, za spowodowanie katastrofy budowlanej i dezercję. 100 lat stryczka!
przerwała i co widzisz, jak przez tą twoją fuszerkę skończyliśmy? Spokojnie. Ja budowałem szubienicę. Miejsce! Podziemny pałac sułtana kosmitów! Misja! Bella signora di merda! Come dobbiamo vivere? Si nascondono sottoterra come mostri Casa Grangers! Credo che questi ciuccoli per diversi messi non ha ancora creato nulla! Fuoco luce distrugge video! Io non voglio indossare gli occhiali! Otyły panie, mam dobrą i złą wiadomość. A wiele skopata. Nie działa. E buono? Zbudowaliśmy go. Il fine. Come non funziona? Come non funziona? Lo gioiello a prendere dalla tua bocca di avere un minimo nazionale. Come non funziona? Sancte Magistri, silnik diesla nie wystarczy. Kilowat z blachy jest za ciężki, a wersja z drewna wygląda chujowo. 500 monety do rozsądzie! Wielki solvera il problema dell'unità! Właściwie to mamy już rozwiązanie. Rdzeni fiutta! Docent Wydziału Mechaniki Teoretycznej, Teofil Fiutt. Przed śmiercią obliczył, że gdzieś w kosmosie powinien istnieć taki minerał, który umieszczony w odpowiednim rdzeniu wytworzy tyle energii, że, tu cytat, ja pierdolę. Nukleokacio. Dokładnie. Wszystko opisał w swojej pracy podyplomowej. Elegance Francia. Installare il nukleokacio. Ale, to praca teoretyczna. Nie wiadomo, czy taki minerał w ogóle istnieje. Wprawdzie obliczenia wskazały galaktykę Hutas, ale jedyna ekspedycja, którą tam wysłaliśmy, nigdy nie wróciła. Docent Fiutt razem z załogą zostali uznani za zmarłych. Hutas to najniebezpieczniejsza galaktyka we wszechświecie. Poi trovare qualcuno che si prenderà l'attacco al cazzopetto! Spójrz, Ramzesie. Jeszcze jakiś czas temu większość planet była pokryta bujną roślinnością. Nie było miejsca na Rdest. Rdest nie miał tu wstępu. Aż wystarczyło zaledwie 1 000 000 bomb jądrowych, żeby oczyścić z roślinności planety i zrobić miejsce dla królowej roślin ozdobnych. Co jest piękniejszego niż Rdest? No chyba tylko bylina Rdestu, bo rzadziej występuje. Generale, wyobraź sobie świat udekorowany po horyzont Rdestem. Nazwałem to rajem. O, królu wszystkich słońc i autostradki kosmicznej, a dwa relacji Konotopa wypizgasz jeden, wszechmogący Onan Hutepie. Jestem tylko prostym generałem. W moich oczach Rdest to zielsko jak każde inne, a nawet trochę brzydsze. Dla mnie liczą się zrabowane planety, pajmani niewolnicy i piramidki, w których chowamy skarby. Sramzes. Człowiek wyjdzie ze wsi, ale wieś z człowieka nigdy. Zdejmij tą maskę, bo gadasz jak debil. Boże złoty! I na kolana przed faraonem! Sramzesie, nie trzeba. Ja ci, kurwa, dam! Wbiegać do pałacu! Jak do chlewu! Przez ogródek rdestowy! Zdradził cię urnowaty pięciolistkowy okwiat! Na kaloszach z daleka rozpoznam! Dosyć tego. Zaprzęgać bydło! Przeciągnął cię po polu 10 metrów w dwie strony, to się nauczysz szanować cudze! O Jezu, błagam! A jak ten Rdest błagał! Jak płakał pod buciorami! Skończyłem! Straż!
Co tam masz z rami? Boski Faraonie, co ci mówi hasło Sułtan Kosmitów? Chodźmy do ogródka resztowego. Muszę ocenić straty. Sułtan Kosmitów to jedyny władca galaktyki Kurwik, z którego bezpośrednio nie pokonaliśmy. Ukrywa się gdzieś, na razie nie wiemy gdzie. Jak dotąd nie stwarza problemów, nie atakuje, nie daje znaków życia. A że niewolników mamy w chuj aż za dużo, to chuj mu w dupę. Niech się ukrywa. Ale to mnie niepokoi. O, tędy wpadł. Sułtan Kosmitów rozrzuca ulotki. Ten, kto dostarczy mu minerał potrzebny do produkcji rdzenia Fiuta, nie pożałuje. Co on, kurwa, miał podkute te kalosze? Skurwysyn. Na szczęście ominął bylinę. Rdzeń Fiuta, mówisz? Tyle energii, że ja pierdolę. Ja pierdolę ten rdzeń razem z Sułtanem Kosmitów. Niech sobie wsadzi ten rdzeń Fiuta w dupę. Nie ma takiego minerału, możemy spać spokojnie. Zamienisz się na lajta? Nie palę. Kurwa, miałem ograniczać. Kurwa mać! No zobacz, co kurwa narobiliście! To ja tego nie zrobiłem! A kto kierowcą kurwa jest? Mówiłem, że ja tego ten... A kto prowadził wóz? Chorąży, bo powiedział tak, jeszcze... A z jednej racji kurwa dajecie wóz, ile razy tłumaczyłem? Ja powiedziałem... A jest kierowcą kurwa ty i żaden chuj nie mamy z mojej imieniu dostawać! Panie Chorąży, ja powiedziałem tak, co pan Chorąży mi nikt... Jakim prawem kurwa mu dawałeś? Jak ci wywali? No trzeba było kurwa wziąć i przylecić do mnie się i nie ruszać! Jakim kurwa... Zobacz co narobiłeś! Wóz konserwacji kurwa, zobacz co narobiłeś! Wiesz, kurwa, jak nie twoje! Andrzeju, nie denerwuj jak się! Jak mam się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy! Na pewno już nie wyklepiesz, kurwa! No to wyciągniemy z mojego wozu i damy tobie! Spokojnie. Takiego błotnika już nie dostanę! No to kupimy spraya i będziemy malować! Spraya? Czemu się, kurwa, rwiecie, co nie wasze? I żaden żołnierz, kurwa, nie siedzi za was, nie dowodzi! Tłumaczyłem 1000 razy! Bo, kurwa, człowiek dba bardziej jak żony, kurwa, ten sprzęt! A, kurwa, przyjdzie on tego! Zaraz leczepiemy to kurwa po kurwa mać tłumaczę! Jest kierowca ten i ten! Żaden kurwa nie jeździ! Jakim prawem kurwa tyle razy wam tłumaczyłem? Come, eh? Quanti volontari hanno sottoscritto l'esplorazione minerale? So che uno! Ho detto che volontario questo dopo idea! Dovevi mail di spam! Ideare una pubblicità promozione! Perché io giuadio, vi dico il volontario! Cosa succede? Ktoś sturmuje bazę! C'è petto! Niekoniecznie! Na górze są jeszcze partyzanci, bandyci i dzikie zwierzęta! Zresztą mogą nam skoczyć! Jadania jest pancerna! Za to verniciate con vernice argento! Ani kroku dalej, bo ten kurwinoś! A zresztą... Komandore bombardiero! Come voi intro qui? E base segreta! To nie było zbyt trudne. Obserwowałem bazę z ukrycia i skorzystałem z okazji, kiedy ten kretyn zaklejał izolacją czujnik dymu z papierosem w ustach. To on uruchomił alarm. Cosa voi? Zdobędę minerał! Una putana! Matrazzo grande! Ah! Una putana! Questa erezione! Quando si fornisce un minerale? Najpierw ustalmy zasady! Domyślam się, że minerał pozwoli ci pokonać Onalhutepa i przejąć władzę w galaktyce! Ludzi zostało niewielu, ale chcę dla nas suwerennej planety z gwarancją nietykalności. Wymyśliłem nawet dla niej nazwę. Ziemia. Un nome strano. Un pronunciandato. Ma cazzo, elezione. A więc
podjąłeś się zadania, Tytus. Faraon to zlekceważył, ale ja za dobrze cię znam, żeby to olać. Wiem, że zdobędziesz kryształ, nawet jeśli on nie istnieje. A gdy już go zdobędziesz, odbiorę ci go podstępem, a Onanhutep obsypie mnie za to kosztownościami i tytułami. Kutas. Kurwa, źle skręciłem za galaktyką gówno i trafiłem na Seszele. A nie, kaniemy. Hutas. Dobrze. Kurwa, mapa jakby ją Łęci narysował. Widocznie sonda zarejestrowała tylko jedną planetę, a potem się zepsuła. No jak to co? Jeżeli się kochają, to chuj z nimi. Żartowałem, Seba. Stare przyzwyczajenia. Może i masz rację. Sondę mogło coś zeżreć. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Dalej, dalej po minerał fiuta, to przygody czas. Dalej, dalej, minerał fiuta. Tu kończy się mapa. Weź się w garść, tępy chuju. Nie ma powodów, żeby się bać. Co jest, kurwa, mać futryna w kosmosie? Ale jaja. O kurwa, jaki wielki pająk! Pał się jadem!
Jak myślisz, Seba, to żądła czy fiuty? Albo dobra chuj z botaniką odrzut! Kurwa, musimy lądować! Rzepak się tli! Zaraz wybuchnie! Panie kapitanie, proszę wstawać! Mam ważne pytanie! Taka sytuacja! Proszę sobie wyobrazić, że budzi się pan w łóżku z mężczyzną i musi pan wziąć w dupę! Zaraz! Dlaczego muszę wziąć w dupę? Nie wiem, dobrze płacą! Kurwa mać! Ciepy chuj! Wygląda na to, że utknęliśmy tu na dobre. Seba, już ci mówiłem, nie mam aparatu w komórce. O chuj! Seba, ostrożnie, to może być pułapka! Wszyscy nie żyją, ale nie widać śladów walki. Co to? Lisiura po ścieżce z gówna. Domyślam się, co tu się stało. Zobaczymy, czy czarna skrzynka to potwierdzi. Jeszcze raz. Nie krzyś, przestań polewać, bo się stary skapnie. Ląduj. Co się skapnie? Zresztą, co to jest pół litra na dwóch chłopa? Nazwij mnie pizdą, ale za tą kolejkę podziękuję. Kurwa, to jak? Sam będę pił? No nie mam wyjścia. Koniec. To co? Po ścieżce na zgodę? No nareszcie, myślałem, że nigdy nie zaproponujesz. Potrzymaj, ster. No co ty, Krzysiek, ja nie mam prawa jazdy na dostawczaka. Przecież nie każę ci pilotować, tylko podtrzymać. Kurwa, gaweł, co ty robisz? Nie myliłem się. Dobra, Seba, rozejrzyjmy się po statku. O, cześć, ale rozjebany. Jak Klaudia po weekendzie. Tym złomem stąd nie odlecimy. Tępy chuju, nie szukamy ucieczki, tylko amunicji. W tego jebanego pająka wypierdoliłem prawie wszystkie magazynki. Sprawdźmy tutaj. Gabinet docenta Fiuta. Ciekawe, czy poza tym naukowym mambo jumbo jest tu coś, co pomoże nam znaleźć minerał. Dziennik docenta. 32 wrzesień, dzień po katastrofie transportowca. Nikt nie przeżył kraksy podczas lądowania. Oprócz mnie oczywiście. Uratował mnie popęd. Trzepałem się pod kołdrą. Pierze skurwola zamortyzowało uderzenie. Według obliczeń jesteśmy w galaktyce Hutas. Hutas. Ale to brzmi... Poczekaj, pamiętniczku, muszę śmignąć kapucyna. To jest takie super! Boję się, że jak wreszcie spróbuję z babą, to mi się nie spodoba. Na kurwa mać! 33 września. Nie wiem, ile dni minęło od katastrofy transportowca. Powoli tracę rachubę czasu. Powinienem pochować towarzyszy. Ale na razie nie mam na to czasu. Przyznam ci się do czegoś, pamiętniczku. Jednemu zajebałem portfel. Ale nie powiem, któremu, żebyś nie miał na mnie haka. Kopulacja musi być bardzo niewygodna. Po co robić babą, skoro można zrobić to ręką? Nie mogę stąd wyjść. Na zewnątrz jest zbyt niebezpiecznie.
Coś mi mówi, że chyba na tym statku spędzę ostatnie dni mojego życia, kurwa, mać! Postaram się jak najlepiej wykorzystać ten czas. Ostatnie pomieszczenie zaliczone. Robiłem tu już w tylu miejscach, że aktorzy porno mogą mi pozazdrościć. Szyb wentylacyjny, szambo, syp na kartofle, ubikacja, pomieszczenie gospodarcze, a na koniec najlepsze. Ubikacja. Nie wiem, czy jest październik, czy czerwiec. Zresztą gówno mnie to obchodzi. Mam inny problem. Próbowałem już wszystkiego. Prawą ręką, lewą ręką, oborąc jak miednicę i chlost mydliny na spodnie, żyć, nie umierać. Ale wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć. Skręciłem ptakowi kark. Teraz, gdy staje, ból jest nie do wytrzymania. Muszę uważać, żeby się nie podniecać. Wona utleniona. Nie mogę dłużej tu zostać. Wszystko mnie tu kręci. Zbyt wiele podniecających wspomnień. Dlatego postanowiłem opuścić statek. Nawet gdybym miał skończyć w paszczy jakiegoś potwora. Skończyć w paszczy. Żegnaj, pamiętniczku! Na tym kończy się dzienniczek Fiuta. Ani słowa o minerale. Seba, nie licz tego. Nie wiadomo, co to jest. Dobra, nic tu po nas. Czekaj, Seba. Nie ma pewności na 100%, czy to sprawdzimy, czy to jest to. Ale na 100% to może być to, co sprawdzimy. Za mną. Ale zajebiście przykryte. Nie idzie wykryć, że to pułapka. I to niby normalne, że na środku łąki jest nagle kółko z patyków. Od razu widać, że ktoś tutaj majstrował. Kurwa, narobiłem się tą łopatą jak w spodnie. Przecież nic tu nie wpadnie. A tam rymas. Znasz się na myślistwie jak kurwy na poezji. Wymień przynajmniej 3 powody, żeby tak zrzędzić. Chuj to widać, nikt tu nie chodzi, zimno mi. Mam wymijać dalej? No może faktycznie trochę pizga. No ale musimy coś jeść. Dobra, jeszcze tylko posypać prosem na przynętę. Miki kurwa mać, bo nie wytrzymam, kto je proso? No świnia. A widziałeś kiedyś świnie? W książeczce dla dzieci. No właśnie kurwa twoja mać, w książeczkach dla dzieci są bzdury. To wszystko jest zmyślone, widziałeś kiedyś słonko z buzią i chujem. Świnie nie istnieją. Po chuj, ja w ogóle dałem się namówić. Jadę na chińskie. Tak? To zobaczymy, co będzie lepsze. Kuciak w dupie na oto, czy świnia? Ty też, fuck you. Złama się jeden. Kurwa mać! Co za moda, żeby filtr robić w tym samym kolorze, co papierosek. To se zajarałem. Flaczki. Kto by pomyślał, że to białe to nie kluski, tylko żołądek. Ci Chińczycy to mieli łeb na karku. Ziemniaczana uczta! Rymas, Rymas, chodź na chwilę na dwór. Zesrasz się zazdrości, musisz to zobaczyć. Ja pierdolę, Rymas! No Rymas! Kurwa, jak to znowu będzie coś chujowego, to jest ekstra klasa, zobaczysz. Miki, zwracam honor. Chociaż nie jestem pewien, czy to są świnie. Świnie, świnie. Żebyś widział, jak ta większa proso wpierdalała. To jak? Wpierdalamy je? No nie wiem, nie wiem. Dopiero co zjadłem flaki. Oczywiście, że wpierdalamy. Pierdalać! To sobie możecie słoik w dupę, jak ten pan z filmiku, co mi go Seba puszczał. Nie, plasterkiem w pistolet na postrach. Zobacz, jaka pyskata świnia. Rymas... Usmasz ją laserem.
bo mnie już oczy pieką. A mnie to co, nie będą piekły? Jak strzelę? Pierdolnij jednym. Pojebało cię! Jak przymknę jedno oko, to mi wypali dziurę w powietrze. Łakomstwo wygrało z powieką. Ej, Remas, ale spudłowałeś! O! Co zrobiłaś, świnio Remasowi?! Chyba nie wierzę. Uratował nas Batman. Bombat Svelu Manuelu, nie poznajesz mnie? To ja, JJ! JJ Torpeda! Kurwa, nie wiem co gorsze, Batman czy pedał? Z twojego złego chyba pedał. Podziękujesz mi później. Spróbuję otworzyć klatkę wytrychem zanim... A nie ujem, że słyszałem strzały? Ja pierdolę, dzwonię po policję. O nie! Ja psiarskim nie ufam, załatwię to po swojemu. I ty! Ciabaty! Słucham? Wypierdalaj! Ładziu, daj spokój! Teraz! No i kuwa, nowe szkła kontaktowe ozjebane na sen. Czekajcie, kuwy! Teraz was załatwię na cacy chuj, że szczypie pizd na sen! Torpeda, daj mi zapasowy karabin! Chwila! A magiczne słowo? Kurwa! Tempe chuje! Jeszcze Hutas nie zginęła. Tempe chuje! A nie, to już mówiłem. No, ładnie. A teraz czekam na przysłowiowe dzięks. Najpierw powiedz, co robi na tobie mundur Analbisa. I co ty robisz na tym wypizdowie? Też szukam minerału. A mundur? Tytus, nie miałem wyjścia. W niewoli u Onanhutepa masz tylko dwie możliwości. Albo budujesz piramidy, albo siejesz rdest. Zostając kapo, czy jak wymawiał Analbisi Kuto, miałem większe możliwości ucieczki. Poza tym nie jesteś lepszy, sam pracujesz dla grubasa kosmitów. Niech będzie, obsrany gównem fiutku. Razem mamy większe szanse, a stawka jest wysoka. Za mną! A, sułtan kosmitów nie pierniczy się z nagrodą za ten minerał. Suwerenna planeta dla ludzi? Fiu, fiu, to jest coś. Ciekawe, po co mu ten fiuci kryształ? Mówi ci coś hasło kilobot? Ta. Nie gadaj, że sułtan ma kilobota. Skąd on wziął minerał fiuta? Aha! Dokładnie! Nie ruszać się, flety w beretach! A nie, w liczbie mnogiej to nie ma sensu, bo się nie rymuje. Flecie w berecie to jest beka, ale tak... No dobra, nie ruszać się, skurwysyny, bo ta praca zaraz wystrzeli żwirem! Jesteśmy na miejscu. Czego fiut szukał na tym zadupiu? Tego, czego i my. Chujowej skały. Mam nadzieję, w pamiętniku nie było ani słowa o minerale. Za to sporo o śmiganiu kapucyna. Może po prostu to jest jedyne miejsce, w którym nic go nie kręci. No, nie wiem, Tito. Spójrz na tamte rośliny. Bardzo mnie to kręci. O, ja nieszczęśliwy. Docent Fiut? Zgadza się. Docent Fiut do usług. Znaczy docent do usług, bo fiucina już niesprawna. W czym mogę wam przeszkodzić? Bo pomocy ze mnie już żadnej. Ból jest przeokrutny, a łapy świerzbią do kindybała.
Kindy bał. Zaczyna puchnąć i boli! Szybko docencie myśl o czymś ohydnym! Dorota Weltmeister! Dorota Weltmeister! Dorota Weltmeister! Wiecie, ta kolumbryna z reklamy jogurtu na wysranie. O, ustało. To zawsze działa. O nie! Dildonikus! Zapierdalajcie jak pojebani! Ta bestia żywi się padliną! Dinozaur! Nie zatrzymuj się, głupcze! Imitujesz padlinę! O kurcaki! Zeżar go! Wziął go do pyska całego! Wziąć całego do pyska! Dorota Weltmeister! Dorota Weltmeister! Dorota... Lewarek w scyzoryku! Sprytne! Wybacz, dinozaurku! Do gleby! Zaraz pierdolnie! Dorota Weltmeister, Dorota Weltmeister, Dorota Weltmeister! Dobra, panie Fiut! Gdzie jest minerał? Minerał Fiuta, powiadasz? Minerał Fiuta. Myślałem, że przez swoją chuć nigdy go nie znajdę. I nie myliłem się, choć obliczenia wskazywały to miejsce. To, na którym teraz stoję. O, stoję. O, nie tylko ja. Dorota Weltmeister, Dorota Weltmeister, Dorota... Ach, gdzie jestem? Przestań! Miejsce, w którym stoisz. Przepraszam. Nie wierzę! Minerał istnieje! Kurwa mać! Jak mawiał Kutank Pan, i dosko się czuje, i wszystko kapuje, i na lekkiej fazie wciąż trybie i jarzę. Ale jestem podjarany! Ale podjarany! Chwila! Przyjaciele, coś dziwnego jest. Schlapałem się bez wrzodu. Nic nie bolało! Chociaż przyjemne też nie było. Jestem uzdrowiony! Bomba! Oddaj bursztynek! Dorota Weltmeister! Dorota Weltmeister! Od początku wiedziałem, że ryżemu nie wolno ufać. Łap! Od dawna chciałem to zrobić. Ty kuźwa! Nie rozumiesz, idioto, że rasa ludzka jest skazana na zagładę? Co ci da jedna gówniana planetka? Byle podpity kosmita z dwururką nuklearną zniszczy o 5 minut dla jajec! Trzeba dbać tylko o siebie. Dzięki temu kamyczkowi będę żył w luksusie do końca życia! Puszczaj kutlu! Seba nie! Torpeda, wypierdalaj! Ale mu pan powiedział!
być szczery? Obskakujemy w pierdol. Okrutnie. No co? Ela była na lotnika? Czy sobie zaperaduje? Byle ile dupa? Dobra wiadomość. To może taka. To cud, że nas jeszcze nie zajebali. O wilku mowa. Oliver. Poddaj się jego wysokości boskiemu władcy faraonowi Onanhutepowi. W przeciwnym wypadku, ty i twoja armia użyźnicie pola rdestowe. Aspetta un attimo, può fare un accordo. Qual è il tuo prezzo? Gioleri? Opere d'arte? Valuta? Chcesz mnie przekupić? Wiesz kim ja jestem? Generał Ramzes, prawa ręka faraona. Co mógłbyś mi dać, czego jeszcze nie mam? $100. O kurwa. Tępy. Wiadomo kto. Chuje. Komandore Bombardiero. Dimmi Kajon Cazzo di Cristallo. Ruchy. Nie mamy zbyt wiele czasu. Z tego ordestu. Wąsy, czapeczkę, pingle i nawet takie gówno tu na nas, żeby się nie opalić. Zajebiste. Co to? Jakiś paproch. Ciekawe, czy można wpierdalać ten ordest. Średni. Chociaż... Niedobry. No wkurwia mnie, że nie mam lornetki. Zaraz. Chuj, nazwy się rozrani!
mobilny. Uwaga, uwaga, przegrzanie rdzenia. Minerał osiągnął masę krytyczną. Rdzeń pierdolnie za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravissimo, comandore! Ha scritto medaglio! Non credevo che sarà vittoriosa! Mam nadzieję, że dotrzymasz umowy. Stai parlando del contratto, cugliose quasi mortadella! Quando tiro fuori la pistoletto? Parlare una ragione perché vuoi non mortadella! Umowa gentlemanów! Come ti permetti chiamare di gentiluomo? Gentiluomo non si parla del denaro. So che loro hanno. Non si parla di loro. Non si vuoi gentiluomo. Ma perché non hanno denaro? Myślałem... Indor pensare a domenica. E il sabato. Pallantola in testa. Detto ciao, mio padre. Solare puttana ventura! Panie siostro, doktorze, budzi się! Mówiłem, że to nic takiego. Był nieprzytomny 16 minut. Gdzie ja jestem? Co się stało? No jak co się stało? Znowu pan pajacował z tym Hudo i torpeda panu wpierdolił. Przecież torpedę zabiłem na Huta się kamulcem. Czy jesteśmy na ziemi? Chwilowy zanik pamięci. To się zdarza przy wstrząśnieniach mózgu. Woda z cukrem postawi go na nogi. Jaki zanik, wszystko pamiętam dokładnie. Nawet to, jak zastrzelił mnie sułtan kosmitów. Proszę spojrzeć. Wszystko nagrywam. O cholera, chyba stracił przytomność. Dzwońcie po karetkę! Tytus, przepraszam. Nie powinienem był wykorzystywać tego, że znasz Hudo. Kiedy jednostrzałowiec zaczyna trenować Hudo, staje się ćwierćstrzałowcem. Miałeś niewielkie szanse. Na pięść jestem od ciebie 4 razy lepszy. Łęcina, przecież powtarzałem, my nie robimy w elektryce. A ja powtarzałem, do interesów trzeba mieć łeb na karku, a nie w dupie. Fucha się trafiła, to bierzemy. Co to za sztuka skręcić 2 kabelki? Bogdan, tu są 3 fazy. No to 3 kabelki, wielka mi różnica.